stopniach popracują dzisiaj Michał Żak, Wojciech Czech, Krążek na tafli. Rozpoczęła się pierwsza tercja. Będą chciały się lepiej pokazać już tutaj dynamicznie. Małdula, Małdula na backhandzie i jeszcze do bitki. Próbują wyjść z akcją ofensywną. Interwencja Bizuba i po raz kolejny. No to w naszym kraju to nadal sport numer jeden. Teraz zabrał się z Krążkiem Fritz. Fritz przed bramkę i Słowak. Do Dziubińskiego. Teraz Krystian Dziubiński. Wychowanek właśnie. Oj, teraz słupek. Tom Laxo. Nagranie przed bramkę. Laxo! I obok się ten krążek między Wielkiewicza. No i power strzał, ależ teraz dobra interwencja. Tomasik potężnie odbija znowu gdzieś tam. Nic specjalnego się nie działo. Momenty były, no ale z w którym może zagrywać kijem. Tymczasem Dziubiński, Dziubiński, Dziubiński! Zamieszanie, gdzie jest Krążek? I nie ma go w bramce! Jak tego... Wolrap, Wolrap, goo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 
Kevin Lindskog i jest radość na miejskiej hali lodowej w Nowym Targu. No, niewykorzystane sytuacje się potrafiły zemścić. Cieszy się Wolrap, a czy tam było jeszcze trącenie? Kolejna akcja ofensywna. Słowaciewicz przed bramką i znowu pachniało tam golem. Jeszcze nie koniec. Worona ponad bramką i to jest Wielkiewicz, Tomaszczyk, ależ to zmarnowali. Nie koniec, no i Power. Mocno atakuje swojego rywala Soltys. Krzemień ponad bramką. Pisać sobie dzisiaj 3 punkty w ligowej tabeli. Teraz próba wręcz wjechania z tym krążkiem do swojego rywala. Przygocki, gdzie jest krążek? Nie ma go. I Lindskog, wypluty krążek. Gdzie jest guma? Gdzie jest krążek? Leży tam Lindskog. Potwornie się zakotłowało. No i przez to Oświęcimianie cieszyli się ze zwycięstwa. Noworyta troszeczkę na pamięć. Krzemień do Noworyty. Noworyta, zablokowany strzał. Noworyty, Bizup, gol! Jest wyrównanie. Krzemień zaskoczył Bizuba tym strzałem. Oddanie krążka Noworyty do Krzemienia. Ten nawet chyba nie przyjmował. Spójrzcie Państwo na powtórce, jak to wszystko wyglądało. Tak, z pierwszego krążka uderzył Krzemień, no i mamy wyrównanie i nie jesteśmy tutaj mądrzy ani... Walka o krążek, jest tam właśnie Krzemień, Sołtys za bramki, gol, Krzemień! Druga bramka, ależ to wsadził pod poprzeczkę Krzemień. No, więc tutaj szybko trzeba zaktualizować te dane, bo ja mówiłem o 7 bramkach, 10 asystach. Poprawka, to już 8 bramka, a więc 18 punktów w klasyfikacji Kanad. Powstrzymywany, ale czysto tutaj wszedł ciałem. Gol! Filip Wielkiewicz! Ależ to kropką Wielkiewicz! Jest wyrównanie 2-2 w Nowym Targu. No i znowu mamy remis. Proszę zobaczyć, Wielkiewicz dopadł tego krążka, wziął siarczysty taki zamach na ten krążek, no i nieomal nie rozerwał tej siatki w bramce. No właśnie, nawet teraz sędzia z powrotem do Zorki. Maunula i interwencja Lindskoga. Tomasik. No i Power obok bramki, jeszcze dobitka! I gdzie jest krążek? Nie ma go w bramce! Jeszcze Maudula w akcji, być może w meczu zobaczmy. Przygocki i syrena zakończyła nam trzecią tercję. Będzie potrzebna dogrywka. Oczko i zgarnie za zwycięstwo 2 punkty. Historia nam tutaj zatoczyła krąg. Martin Przygocki oddaje krążek Moksunenowi. Moksunen, błąd Moksunena, czystego błędu skorzystają Oświęcimianie. Popatrzmy, strzał broni, Bizum jeszcze dobitka, gdzie jest krążek? Nie ma go w bramce. Będzie analiza wideo. Nie ma bramki,
Kowalówka zamarkował strzał, Kowalówka oddaje uderzenie ponad bramką, no i tutaj w Nowym Targu będą potrzebne rzuty karne do wyłonienia zwycięzcy. Ze środka tafli Kowalówka, Kowalówka kontra Bidzup, Kowalówka i my zawodnik, no on już niejednokrotnie wykonywał rzuty karne. Przygocki broni Licku. Denyskin, Denyskin! I co? Gdzie jest krążek? Nie ma go w bramce, nie ma go w bramce. Zobaczymy, jak to zrobi teraz Neupower. Neupower i Lińcków. Neupower broni Lińcków. Jest jak wychowanek gra w przeciwnej drużynie. Popatrzmy, Dziubiński, Dziubiński! Byli się również teraz desygnowany przez trenera Bielawskiego. Wolrap. Wolrap i powstrzymany tu specjalista pierwszej marki, Cichy kontra Bidzup. Cichy! Gol! Ależ piękna bramka Cichego! Zda się Słowak, Svitana. Jak to wykończy Svitana? Svitana mocno i nie ma wszystko w swoich rękach. Popatrzmy. Da Costa, gol! Jest bramka. Replast Unia Oświęcim po serii rzutów karnych po golach Cichego i Da Costy wygrywa w Nowym Targu, dopisuje sobie 2 punkty w ligowej tabeli i tym samym umacnia się na pozycji lidera.